Witam serdecznie. Zapraszam dzisiaj Państwa do dworku z XVIII wieku, w którym mieści się Muzeum Marii Konopnickiej. A ten dworek mieści się w Żarnowcu na Podkarpaciu. Żarnowiec leży nad rzeką Jasiołką. To tutaj obok w pięknym parku znajduje się dworek, w którym mieszkała Maria Konopnicka. Jeszcze niedawno można było tą rzekę przejechać wbród. Niestety teraz płyty są porozrzucane. Przed dworkiem znajduje się niewielki parking, na którym możemy zostawić auto. Niestety parking jest tylko czynny i otwarty od świtu do zmierzchu. Nie można tutaj zostać na noc. Przed dworkiem znajduje się podjazd z owalnym gazonem i paradną aleją lipowo-grabową od bramy głównej. Za elewacją ogrodową skarpa opada ku rzece Jasiołce. Po 1884 roku drzewostan został wzbogacony o nowe nasadzenia. Po roku 1960 w związku z działalnością muzeum ogród powiększono o dolny taras z niewielkim stawem i o teren dawnego sadu. Kompozycję ogrodu wzbogacono elementami współczesnymi, upamiętniającymi ważne rocznice Marii Konopnickiej. Do najcenniejszych zbiorów muzeum należą rękopisy utworów Marii Konopnickiej. Znajdziemy tutaj także znaczną część przedmiotów związanych z literaturą polską. Ekspozycją wartą zobaczenia jest zbiór obrazów Marii Dulębianki oraz kolekcja stylowych kałamarzy i przyborów biurowych z XIX i początku XX wieku. Dworek w Żarnowcu, który z parkiem zakupiony został od Jadwigi Biechońskiej, został przekazany Marii Konopnickiej jako dar narodu polskiego w roku 1902. Maria Konopnicka przyjechała do Żarnowca 8 września 1903 roku wraz z przyjaciółką, malarką Marią Dulębianką. W dworku spędzała wiosenne i letnie miesiące. Prowadziła szeroką działalność pisarską, oświatową i społeczną. Maria Konopnicka opuszcza Żarnowiec 15 września 1910 roku i udaje się do sanatorium Kiselki we Lwowie, w którym umiera 8 października. Pochowana została na cmentarzu Łyczakowskim. Po śmierci Marii Konopnickiej właścicielami dworku i parku zostały córki poetki Zofia Mickiewiczowa i Laura Pytlińska. Od 1943 roku dworek pozostał na łasce losu. Mieścił się w nim szpital wojskowy. W 1945 roku powraca do Żarnowca Zofia Mickiewiczowa i nawiązuje szerokie kontakty ze środowiskiem artystycznym, między innymi z Wandą Siemaszkową. Zofia w 1956 roku, na kilka miesięcy przed śmiercią, ofiaruje dworek i park narodowi polskiemu. Na podstawie aktu darowizny Mickiewiczowej oraz spadkobierców poetki Ministerstwo Kultury i Sztuki w roku 1957 powołało do życia Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu.
okresie zaborów dar narodowy był najwyższym wyróżnieniem, jakiego mógł dostać twórca. Takim zaszczytem zostali uhonorowani w roku 1900 Henryk Sienkiewicz, a w roku 1903 Maria Konopnicka. Rok wcześniej poetka, pisarka, publicystka, dziennikarka, działaczka społeczna i patriotyczna obchodziła jubileusz 25-lecia pracy pisarskiej. Spośród zaproponowanych jej 36 miejsc Konopnicka wybrała malowniczo położony XVIII-wieczny dworek w Żarnowcu. Tutaj w Żarnowcu w roku 1908 powstały słowa słynnej roty, która wkrótce urosła do rangi drugiego hymnu narodowego. W dworku na parterze spotkamy pokoje reprezentacyjne i mieszkalne właścicielki oraz pomieszczenia kuchenne. Natomiast na piętrze pokoje i pracownie Marii Dulębianki z kolekcją obrazów jej autorstwa. Jako ciekawostkę mogę powiedzieć, że na terenie Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu w pierwszy weekend września odbywa się festiwal współorganizowany przez Muzeum oraz Krośnieńskie Towarzystwo Operowe i Teatralne. W 2019 roku miała miejsce jego 15. edycja. Widzowie festiwalu uczestniczą w spektaklach operowych, operetkowych i teatralnych. Wszystkie spektakle i koncerty odbywają się w naturalnej scenerii zabytkowego parku otaczającego Żarnowiecki Dwór. Wieś Żarnowiec należała w wieku XIV i XV do Płazów, w wieku XVI do Żarnowieckich, następnie do Chrząstowskich. Z inicjatywy następnych właścicieli Rogojskich wzniesiono z końcem XVIII wieku parterowy dwór na miejscu poprzedniej budowli, prawdopodobnie dworu obronnego lub kasztelu. Kolejnymi właścicielami majątku byli Tytus hrabia Mier, Komorowscy, Stojowscy, Biechońscy. Z końcem XIX wieku dwór został rozbudowany od zachodu o piętrową część, dostawiono wtedy także przeszklony ganek od frontu i werandę po przeciwnej stronie. Ulokowano pośrodku parku na krawędzi skarpy, zwrócony frontem na południe, z drugą aleją dojazdową, lipowo-grabową i gazonem przed wejściem. Dwór wybudowano na rzucie wydłużonego prostokąta z dwoma prostokątnymi gankami od frontu i po przeciwległej stronie oraz z podcieniem wzdłuż północnej ściany. W sylwecie dworu odróżnić można dwa etapy budowy. Prostopadościenną parterową bryłę XVIII-wiecznego dworu, przykrytą dachem dwuspadowym, urozmaiconą dwoma gankami oraz piętrową bryłę XIX-wiecznej dobudówki o kalenicy poprzecznej.
Pierwotny, parterowy budynek wzniesiono z drewna modrzewiowego i jodłowego na kamiennych piwnicach. Jednak budulec ścian wymieniono w czasie remontu na cegłę. Piętrową dobudówkę wymurowano z cegły. Dachy w obu częściach pokryte są gontem. Elewacja frontowa południowa jest siedmioosiowa z niesymetrycznie usytuowanym przeszklonym gankiem o drewnianej konstrukcji oraz jednoosiową piętrową częścią od zachodu. Elewacja północna, także siedmioosiowa, zyskała inne proporcje dzięki spadkowi terenu i znacznej od tej strony kamiennej podmurówce. Jest parterowa z jednoosiową skrajną częścią piętrową. W elewacji zachodniej otwory rozmieszczono po środku, w jednej osi w obu kondygnacjach. Część starsza dworu jest skromna. Jej ozdobę stanowią jedynie drewniane ganki i weranda oraz masywne kominy z czapami. W części nowszej zastosowano dekoracje w postaci prostego gzymsu międzykondygnacyjnego. Nad okienników w formie przełamanych pasków gzymsu, a w obu szczytach smukłych półkoliście zakończonych par okien z niszą po środku oraz ceglanego gzymsu z ceglanych wstawek. Dworek, mimo że został nieco przebudowany, zachował dwutraktowy układ wnętrz z sienią w osi. W obiekcie znajduje się niemal autentyczna ekspozycja wnętrz dworskich z zachowanym wystrojem i wyposażeniem z czasu zamieszkiwania we dworku poetki.
Krętymi ścieżkami dotarliśmy już do końca tego odcinka. A ja dziękuję za uwagę i zapraszam do komentowania, lajkowania i subskrybowania mojego kanału. Jak również zapraszam na kolejny film.